Pierwsza konferencja była związana z rocznicą śmierci równą, tysięczną śmierci świętego Wojciecha, patrona Polski. To była inicjatywa, jak mówię, ówczesnych władz Zabrza, żeby jakoś uhonorować. Wtedy w Polsce tych konferencji było sporo i jedną z tych konferencji w tym nurcie była konferencja zabrzańska, oceniana jako jedna z większych, takich ważniejszych konferencji w cyklu konferencji świętego Wojciecha. To wydarzenie było impulsem do zainaugurowania cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej kulturze Europy Środkowej. Rada Naukowa sięgała i po tematy religijne, bo był święty Jacek, był święty Wojciech, po tematy przekrojowe, czyli na przykład była to kultura prawna, kultura ekonomiczna, zdrowie, choroba, wielokulturowość, migracje, wolność i jej ograniczenia. No i przedostatnia konferencja, demokracja i parlamentaryzm. W tym roku badacze i historycy z naszego regionu, a także przedstawiciele uczelni z Czech, Niemiec, Słowacji czy Węgier spotkali się w Zabrzu już po raz 20. Główny walor tego typu spotkań jest właśnie w wymianie informacji. Do niektórych tematów wracamy wielokrotnie, mamy nowe hipotezy, nowe pomysły, znajdujemy nowe źródła historyczne i wówczas musimy zmienić nasze spojrzenie na wiele spraw i myślę, że to jest właśnie fascynujące, że nigdy nie mamy tej wersji ostatecznej, tylko zawsze coś można tam dodać i zmienić. W tym roku historycy skupili się na roli arystokracji w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. Arystokracja ulegała różnego typu ciśnieniom w przeszłości. Kiedyś była elitą społeczną, później była mocno zdołowana, ściśnięta. Natomiast nowoczesne spojrzenie naukowe pokazuje jakby nowe aspekty tej grupy i myślę i oczekuję po tej konferencji bardzo ciekawych inspiracji związanych właśnie z tymi nowymi obrazami tej grupy i jej aktywności także dzisiaj. Będę mówił o okolicznościach pojawienia się na Śląsku, a właściwie zinstytucjonalizowania stanu magnackiego w drugiej połowie XV wieku, a ściśle mówiąc w latach 70. XV wieku. W tym okresie pojawiło się przeważnie epizodycznie kilka rodów magnackich, czeskich. Przewijali się wybitne postacie, wybitne rody czeskie lub morawskie, Pernsteinowie, Żerotinowie, Rożmitalowie, ale epizodycznie. Jakaś stabilizacja tego stanu następowała dopiero w ciągu XVI wieku i później oczywiście. W ramach konferencji na przestrzeni 20 lat w Zabrzu wygłoszono 440 referatów, których pokłosiem było ponad 500 publikacji. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, skąd wychodzimy i dokąd zmierzamy. Często biegniemy, zachwycamy się chwilą obecną, ale trzeba sobie powiedzieć, że ktoś przed nami stworzył tą potęgę, ten potencjał i ktoś po nas też będzie go przejmował. Chodzi o to, żebyśmy teraz umieli zwrócić uwagę na to, co było, ale przekazać młodemu pokoleniu to, co wartościowe, to, czego warto dotknąć. W tym roku prelegenci wygłoszą 30 referatów. Jutro będzie można je wysłuchać w Muzeum Górnictwa Węglowego.